Kolejną rzeczą, jaką będziemy się zajmować, jest folder. Folder to jest miejsce w komputerze. Ono nic nie zawiera, nic nie znaczy. To jest po prostu miejsce na jakieś dane. Folder może być pusty, bądź może być pełny. Jeżeli jest pusty, to po prostu nic w środku nie ma. Zazwyczaj jest pusty, kiedy dopiero tworzymy folder, wtedy jest po prostu pusto. Może być pełny, czyli może mieć jakąś zawartość. Ikona folderu to jest taka aktówka. Tu mamy przykład folderu. Jest to aktówka, widać w środku nic nie ma, jest pusto. Obok mamy aktówkę inną, która jest pełna. Coś z niej wystaje, to znaczy, że coś w środku jest. I teraz jak tworzyć folder? Aby utworzyć folder, klikamy prawym przyciskiem na puste miejsce, na przykład tu. Wybieramy opcję nowy, a następnie folder. Nazwa domyślna to jest nowy folder. Mogę ją zmienić na jakąś inną, po prostu rozpoczynając pisanie, na przykład wpiszę swoje imię. Jak uważam, że to jest to, klikam klawisz Enter. Otrzymałem folder, który nazywa się Bartek. W środku oczywiście nic nie ma, folder jest pusty. Aby zmienić nazwę folderu, powiedzmy, chciałbym zmienić jego nazwę na cyfrę 2. Klikam prawym przyciskiem myszy. Otrzymuję różne opcje. I przedostatnią opcją jest zmień nazwę. I mogę zmieniać nazwę. Jest taka, Bartek jest podświetlone. Mogę to zmienić na cyfrę 2 na przykład. Stwierdzam, że to jest to. Klikam klawisz Enter i jest. Otwieranie i zamykanie folderu. Aby otworzyć folder, klikamy na niego dwa razy myszką, lewym klawiszem myszy szybko. Otwiera się okno. Możemy je zamykać tu po prawej stronie u góry czerwonym X-em. Drugi sposób otwarcia folderu to jest kliknięcie raz lewym klawiszem myszy i następnie kliknięcie klawisza Enter. Ten sam efekt. Zamykam folder. Aby usunąć folder, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i już znamy te opcje, wybieramy opcję usuń. Komputer pyta się, czy na pewno chcesz przenieść ten folder do kosza, czyli czy tak naprawdę, czy chcemy go usunąć, czy nie. Uważam, że tak, chcę go usunąć, jestem tego pewien, klikam tak. Folder został usunięty i w tej chwili jest w koszu. Jeszcze raz przypominam, folder nie stanowi żadnej informacji. Folder nie jest żadną daną. To jest tylko miejsce, gdzie dane mogą być przechowywane. Tylko tyle i aż tyle.